Witam Państwa w drugim wydaniu Telewizji Obywatelskiej, która powstaje w ramach projektu Niepełnosprawnym, pełnosprawnym obywatelem. Na początku zapraszamy Państwa na relację z festynu rodzinnego, który odbył się na Tarnowskim Rynku. Ja bardzo serdecznie chciałam jeszcze raz powitać wszystkie rodziny, które dotarły tutaj na rynek tarnowski, ale jednocześnie witam warsztaty terapii zajęciowej na Ostrowskich. Warsztaty terapii zajęciowej z Hodowlanej. Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej. Siostry gdzieś z boku też są osoby niepełnosprawne. Witam również wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny, które też z boku tutaj się gdzieś tam pojawiają. W sobotę, 29 września bieżącego roku na Tarnowskim Rynku odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, w którym wzięli udział mieszkańcy Tarnowa wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście. Festyn uroczyście otworzyła zastępca prezydenta miasta Tarnowa pani Dorota Skrzeniarz. Dla najmłodszych uczestników zorganizowano zabawy i konkursy, dmuchane zjeżdżalnie, kącik bajkowy, czytanie bajek i przebieranie się za postacie bajkowe, artystyczne malowanie twarzy. Wspólnie mogliśmy też podziwiać sprawność harcerzy, którzy uczyli jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, prezentowali repliki broni, mundury jednostek wojskowych oraz sprzęt wspinaczkowy. Osoby odwiedzające festyn, dzięki uprzejmości firmy Marmet i Centermet, miały możliwość skorzystania z bezpłatnego badania słuchu, ciśnienia i cukru. Dorośli mogli zapoznać się ofertą organizacji pożytku publicznego działających na rzecz rodziny oraz na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta, a ponadto skorzystać z porad specjalistów ośrodka w zakresie rodzicielstwa zastępczego oraz niepełnosprawności. Nasz czas umiały także występy artystycznych grup dziecięcych, reprezentujących szkoły tańca oraz warsztaty terapii zajęciowej, a na zakończenie festynu mogliśmy się wspólnie bawić przy muzycznych występach profesjonalnych wykonawców. Swój program artystyczny przedstawili również podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, w tym uczestnicy projektu Niepełnosprawny Pełnoprawnym Obywatelem. Zorganizowany festyn rodzinny jest jednym z działań, które podejmuje ośrodek mającym ułatwić i przyczynić się do integracji całego środowiska lokalnego, a przede wszystkim rodzin zastępczych, osób niepełnosprawnych, rodzin uczestniczących w programie aktywności lokalnej realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, instytucji oraz organizacji pożytku publicznego. Działania te mają również na celu dostarczyć wzajemnych inspiracji oraz przyczynić się do poszerzenia dalszej współpracy, tworzenia partnerstwa instytucji działających na rzecz społeczności lokalnej, a także mają przyczynić się do uaktywnienia potencjału nieaktywnych jeszcze mieszkańców Tarnowa. A teraz zapraszamy Państwa na relację z pobytu w naszym mieście prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. W obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego przed budynkiem dyrekcji zakładów azotowych Tarnów został odsłonięty pomnik jednego z najwybitniejszych polityków i działaczy gospodarczych okresu dwudziestolecia międzywojennego Eugeniusz Kwiatkowski. W uroczystościach pod pomnikiem Eugeniusza Kwiatkowskiego brali również udział podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Tarnowie, uczestnicy projektu Niepełnosprawne Pełnosprawnym Obywatelem. Okazją do odsłonięcia pomnika była 85. rocznica rozpoczęcia budowy Państwowej Fabryki Związków Azotowych, jak ówcześnie nazywały się zakłady azotowe. Eugeniusz Kwiatkowski to jeden z pomysłodawców budowy zakładów i późniejszy dyrektor firmy. Prezydent Bronisław Komorowski uczestniczył w obchodach 85-lecia zakładu. Spotkał się również z włodarzami miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, lokalnymi politykami, kierownictwem zakładu oraz mieszkańcami miasta Tarnowa. Szanowni Państwo, to prawdziwa
satysfakcja móc być tutaj w Tarnowie i w zasadzie odsłaniać drugi pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego. Bo niewątpliwie pierwszym pomnikiem są same zakłady azotowe. To dzisiaj jest drugi pomnik, który świadczy o tym, że trwa dobra pamięć o Eugeniuszu Kwiatkowskim, który jest uosobieniem pewnej postawy tamtego pokolenia, któremu udało się nie tylko odzyskać niepodległość, ale również ją w sposób rozsądny, mądry, wycelowany w daleką przyszłość i zagospodarować. Sami o sobie mówimy często w ten sposób, że budujemy wizerunek Polaka, romantycznego patrioty, skłonnego do poświęceń, skłonnego do uniesień, skłonnego do walki nawet w warunkach beznadziejnych. Ale warto, żebyśmy tą ocenę samych siebie uzupełniali także o postawy patriotyzmu takiego, jaki niósł przez swoje życie Eugeniusz Kwiatkowski, cała masa ludzi z tamtego pokolenia. Romantyzmu, byśmy powiedzieli, inżynierskiego, gospodarczego, patriotyzmu pracy, patriotyzmu marzącego i pracującego na rzecz nowoczesności Polski. W związku ze zbliżającym się świętem zmarłych zapraszamy Państwa na spacer po Tarnowskim Starym Cmentarzu. Stary cmentarz w Tarnowie, zwany także Zabłockim, istnieje ponad 200 lat. Jest to jeden z najstarszych zachowanych i użytkowanych do dzisiaj cmentarzy w Polsce. Najstarsze zachowane na nim nagrobki pochodzą z końca XVIII wieku. Wpisany jest w rejestr zabytków. Uznawany za jeden z najpiękniejszych w Polsce, nie tylko ze względu na zabytki sztuki sepulkralnej, ale także ze względu na położenie, drzewostan, kameralność, niepowtarzalną atmosferę. Stary cmentarz na Zabłociu jest nekropolią. Spoczywają na nim także ci, którzy walczyli o niepodległość w wieku XIX, bili się w legionach, byli żołnierzami Armii Krajowej w czasie II wojny światowej. To najświętsze miejsce dla wszystkich pokoleń Tarnowian od 100 lat. Stary cmentarz w Tarnowie jest świadectwem życia i pracy naszych ojców i dziadów. Jest dziedzictwem narodowym, o które należy dbać. Rokrocznie, od 1994 roku, członkowie Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem przeprowadzają kwesty w Dzień Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny. Za pieniądze zebrane od społeczeństwa odnawiane są nagrobki najbardziej zagrożone ruiną. Pokolenie, które nie dba o groby swoich przodków, nie zasługuje na pamięć. Następny materiał przygotowany przez naszych redaktorów dotyczyć będzie festiwalu teatralnego Talia 2012. 10 dni z teatrem, wystawami, spotkaniami z widzami oraz klubem festiwalowym. To wszystko odbyło się w ramach 16. Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Talia 2012. Widzowie zobaczyli 7 spektakli w ramach konkursu. Jury po obejrzeniu 7 przedstawień konkursowych postanowiło przyznać Grand Prix w wysokości 15 tysięcy złotych oraz statuetkę talii dla najlepszego przedstawienia festiwalu dla klubu kawalerów z Teatru Polskiego imienia Hieronima Konieczki w Bydgoszczy i jego twórców. Nagrodę publiczności otrzymał spektakl Mayday w reżyserii Krystyny Jandy z Och Teatru w Warszawie. Szacuje się, że w ciągu 10 dni teatr odwiedziło około 6 tysięcy osób, aktorów, twórców, wolontariuszy, widzów. Całemu festiwalowi towarzyszyła zbiórka charytatywna na rzecz Piotrka Radonia, 19-latka bez rąk i nóg z Dąbrowy Tarnowskiej, który próbuje właśnie rozpocząć studia informatyczne. Wolontariusze z puszkami zbierali datki w miejscach prezentacji spektakli festiwalowych. Sponsorem nagrody głównej jest Grupa Azoty. Mecenasem teatru od roku 2010 jest Karpacka Spółka Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie. Na koniec reportaż o wielkim sukcesie żużlowców Unii Tarnów.
Różowcy Tarnowskiej Unii pokonali w finale play-off drużynę Stali Gorzów i tym samym zdobyli tytuł drużynowych mistrzów Polski w sezonie 2012. Po 7 latach przerwy zespół Unii Tarnów powraca na mistrzowski tron. Bohaterem decydującego spotkania rozegranego 14 października na stadionie miejskim w Tarnowie, Mościcach był Duńczyk Leon Madsen, który zdobył 14 punktów. Na stadionie wśród 18-tysięcznej widowni Żużlowca Unii kibicowali również uczestnicy projektu Niepełnosprawny Pełnosprawnym Obywatelem. Gratulujemy serdecznie zawodnikom jaskółek złotych medali i liczymy na nich również w kolejnym sezonie zmagań o drużynowe Mistrzostwo Polski. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Telewizji Obywatelskiej. Zapraszamy do oglądania nas w listopadzie.